Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na paliorowej, chłopaki mnie tu biją po twarzy. Dobra, nawalamy się, teraz będziemy się bić, bijemy się dzisiaj. Fame MMA w Minecraft. Ale dostaję, jak ciebie biję, bo ty masz czernie. Witam Dobra. Bardzo serdecznie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w chowanego zagramy na Palionowie. Tutaj znowu, tylko tym razem troszkę większy obszar. Liczy się, uwaga, co się liczy. Starajcie się chować w takich miejscach nie jakoś mega ukrytych, wiecie, tak, żeby to było gdzieś ukryte, ale nie aż tak, ponieważ to jest bardzo duży teren, możemy się schować od więzienia. Nawet w więzieniu można się schować. Tam po McDonald's. I tutaj nasze chaty, nie? I pod ziemią też można się chować, ale żeby to nie było, żeby to było tak, że jak ktoś przejdzie koło was, to żeby was zauważył, a nie żeby było tak, że ktoś przejdzie, a wy będziecie za blokami gdzieś schowani, nie? Dobra. Dobrze. Dobra. Na samym początku jeszcze zostawcie subskrypcję i wbijcie na kanały do chłopaków, ponieważ warto, tam codziennie filmy mniej więcej w granicach godziny 19 u nas się pojawiają. I koniecznie zostawcie łapkę, uwaga, w dwa odcinki temu dałem wam na to 10 sekund, wczoraj dałem wam na to 5 sekund, teraz wam daję 3 sekundy, uwaga, raz, dwa, trzy. Pochwal się w komentarzu, czy ci się udało, jeżeli ci się udało, no to jesteś mistrzem nad mistrzami, jesteś najlepszym tostem. Dobra, słuchajcie chłopaki, zaczynamy. Kto pierwszy? Ktoś jest chętny? Pierwszy szukasz? Ja mogę w sumie, dobra. Ta? No. Dobra, no to Dawid, ty pierwszy szukasz. Liczymy do 30. 30 sekund na schowanie się. Tak. Gdzie można się chować, a gdzie nie? Chowamy się od McDonalda po więzienie i tutaj nasze domki. I tam mój statek kosmiczny, nie? Tutaj tak, w więzieniu też można, wszędzie można się chować. Jakie to będzie wielkie, tylko mówię, nie chowajmy się tak mega ukrycie, tylko w jakichś takich bardzo... jakby widocznych. Takich widocznych kryjówkach, no w sensie, żeby to nie było gdzieś tak bardzo pochowane. Jeden, dobra, no, licz. 2, 3, 4, 5. O nie, nie mam pojęcia, gdzie się schować. 7. O nie, czekaj, bo jestem zagubiony. O nie, 10, jeszcze 1, nie. 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3. 2, 4, czekaj, 2, 5, ale 2, ty szybko 6, liczysz. 2, 7, 2, 8, 2, 9, 30. I szukamy. Dobra. Na F1, koniecznie na F1 szukaj. Jasna sprawa, ale to wtedy sobie lecz nie będę. Ale widać Dave'a, ale ja go widzę ciągle. A to nie, to w sumie, dobra, na shifcie jak stoimy, to i tak nie widzisz ników. No. Dobra, ja jestem schowany. Ale mam kryjówkę. Co ty gadasz? Widzę cię, mam cię. Co ty gadasz? Dobra, ja na shifcie siedzę i jestem schowany. Schowałem się w ostatniej sekundzie. Chłopaki, to było coś. A, to się ale nie wystraszył. Jak to tost? Nie, no do tego nie ma. Chwila. Trzeba przeanalizować daną sytuację. Dochodzę do konkluzji, że nie widzę Reasumując, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Dobra, no ja jestem schowany. Ja jestem w takim miejscu, że jeżeli przejdziesz tym miejscem, to zobaczysz mnie, w sensie nie jestem, tylko musisz popatrzeć w tym kierunku i wtedy zobaczysz, nie jestem jakoś mega schowany. W sensie to jest mega fajna kryjówka, Powiedz mi, czy słyszałeś elytrę? Tak. Dobra. Czy słyszałeś otwierające się drzwi? Nie, to tego nie słyszałem już. Dobra, czyli jesteś w maku. Czyli jesteś w maku. Ale ta elytra to mogła być od Bartka, bo przed chwilą przede mną koło mnie przeleciał, wiesz? No ja też latam tutaj jak chcesz. Czyli nie jesteś w maku. No nie, dobra, to ci mogę... Tip. Dobrze, podpowiedź to jest... jest koło mnie koń. Niedaleko. Dobra, czyli to może być moja... Moja stajnia. A to nie musi być moja stajnia, to może być... Ja wiem co to może być, statek kosmiczny. Tutaj? Nie. Tutaj? Nie. Ty, no nie wiem. O, jeny, byłeś tak blisko! Serio? Ale to już dawniej, w sensie nie mogę powiedzieć kiedy, ale byłeś. Widzisz tutaj. Ła, coś mi uderzyło, mega przepotężnie. Słyszałeś uderzenie? Tak, słyszałem. Dobra, czyli tu jest koń. A, ja wiem chyba. Nie wiem jednak chyba. No, widzę twój nick. A wiem, gdzie idziesz. Nie, tam mnie nie ma. Kurczę, czekaj, konie. Nie, no tu cię nie ma. Poczekaj. Jestem blisko.
Daj ciepło, zimno. Ciepło? Zimniej, 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 zimniej. Oj, zimno, lodowato. Cieplej, cieplej. Tu było ciepło. Play. Oj, zimno, zimno. Ciepło. Nie, no tam nie da się wejść. Gdzie? No poczekaj. Ja cię, Dave. Aaa! Rozwaliłem, no te dwa bloki się rozwaliły, musiałem się wrócić po kilo. To można było? No tak, w sensie wiesz, jestem byłem schowany tak, że było mnie widać. Musiałeś tylko tam spojrzeć, nie? To nie, tak było za szybą. Jak się zobaczyłem, to się aż załamałem, że tego nie widziałem. Ja tam nie patrzyłem nawet, bo myślałem, że nie można tam wchodzić. No, to takie rzeczy można, w sensie nie można się chować w takich miejscach, żebyśmy byli zabudowani, nie? Dobra, no czaję. Ale jak jest za szybą, to można, dobra to teraz Bartek, no. Dobra, to gdzie mam szukać? Mogę pod swoim Tak, możesz tam zacząć liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, mam pomysł. Pięć, sześć, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, do 16, 30, nie? 17, 18, 19, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9 i 30. Woo! Dobra, zobaczmy. Dobra, gdzie tutaj są koleżcy? Ja mam taką kampę, nawet fajną. Jaj. Gdzie mogą być? O kurczaczki. Tak się domyślam, że ktoś na pewno będzie w szpitalu. No, dziwne by było, gdyby kogoś nie było w szpitalu. Ale mam kryjówkę. Ja mam taką kryjóweczkę, taką. Nawet. Tak ją wymyśliłem, ale... No, to może być ciekawe. Nie wiem, czy widać mój nick. Daj, widać? Ja ciebie nie widzę. Dobra, okej. No to może nie widać, bo... Z mojej krywy, a ty mnie widzisz? Ty mnie widzisz? Nie wiem, nie widzę cię. Dobra, no jestem schowany. Ja jestem ciekaw, czy mnie znajdziesz. Ja też. Dobra, w McDonaldziku nikogo nie ma. A dobra, był w Maku, okej. Jeden do druga do kariery, kolego. Spokojnie, trzeba spróbować różnych rzeczy. O dobra, to są magazyny, zobaczmy, czy ktoś może gdzieś wariasik jakiś w magazynie. Nie. O kurczę, czyżby... O, widziałem coś? Czy nie? Nie, wydawało mi się. Ludzie złoci. Masakra, ej. To nie jest takie łatwe. Sens. Dobra, daj ci odpowiedź. Nie dawaj jeszcze, czekaj. A widzę. No nie! A taką kryjówkę miałem. Wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego? Bo właśnie mi się dokładnie to podejrzane wydawało. O nie. Nie widziałem ciebie, ale widziałem... Ale to było cudowny pomysł to był. No to był dobry pomysł. O nie. Wystało kawałek tego i się takie nienaturalne wydawało. Dobra. Kurczę, dobra, teraz daj David może podpowiedź, bo to nie będzie takie łatwe. Dobra. Jak się patrzę, albo nie, znajdziesz mnie za szybą. O kurczę. A znowu jest za szybką gdzieś. Zobaczę sobie najpierw... Ale tam można normalnie wejść, tak jakbym się patrzył przez okno. Dobra. Tutaj nie. Psst. A dobra, widzę, już wiem gdzie jest. Ale to było... Fajne takie psyknięcie do mnie. I akurat popatrzę się tam, gdzie powinienem. To było coś niesamowitego. Ciekawe się policjant da robię. O nie, mam pół! Serio! Nie, wywalił się. To oznacza chyba, że przegrałem, nie? No nie no, wracaj, idź po itemy i szukaj jeszcze, bo ma fajną kryjówkę. Nie no, tak nie ma czasu, w sensie... Jeszcze masz chwilę po prostu i jak ci się nie uda, no to... To trudno. Lecę po itemsy. Dobra, ja mam pomysł. Póki ty lecisz po itemy. Gdzie on jest? Wiesz w ogóle jak tam wejść do ścig?
Nie mam pojęcia. Ej, widzę chyba. Mam cię. Mam. No nie, znalazł. No ja właśnie specjalnie na świcie chodziłem u ciebie w domku, żeby nie widział, że tu jest mój tu ten. Tu się wchodzi. No wiem, już sobie przypomniałem, że tutaj się wchodzi. Dobra. Dobra, nie będę mówił, może po czym najłatwiej znaleźć. Zostawię to sobie na sam koniec. Nie wiem po czym. Ja też nie wiem. Chyba mnie Enderman goni, no. Tak. Obu was znalazłem też przez jedną rzecz tak naprawdę. Przez świecącą zbroję pewnie, albo przez elytrę, że mieliśmy. Przez elytrę, no. Wystaje. Ajajaj. Strasznie. Elytra wystaje bardzo i to jest... Dobra, dobra, to chłopaki, teraz ja szukam. Ja będę liczył w tej budce, co tu zbudowaliśmy z Neonem i wy się chowajcie. Dobra. Liczę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, 14, 15, 16, 17, 18, dobra. 19, 20. Tak? Dobra, już mogę szukać, tak? Okej, okay, tak, to już nie będę liczył do końca, szkoda czasu. Ale okryłkę śmieszną. Dobra. Łatwiej będę do znalezienia, ale przynajmniej śmieszne to będzie. Kurczę, ej, najgorsze jest takie szukanie. No, jest bardzo. Tak nie wiadomo nawet, gdzie polecieć. Ale taką chrybeczkę taką na spokojnie. Byłem blisko gdzieś wartkę chyba. O, Dave! Nie. Siema, ej, dobra, myślę, że to będzie trudnie. Wow, wow! A zombie jakieś tutaj na nas lecą. Ta? Na F1 jesteś, nie? Nie, klikajcie shifta, bo ja nie... Znaczy w sumie o, mogę. Nie. Dobra, no, jestem na F1, jestem na F1. O, dobra, super. Nie! Nie! Ja nie wiem, gdzie on jest. No też nie, właśnie też patrzę. Tutaj jakaś. Ale miałem pecha przed chwilą, jak ty mnie nie znalazłeś po tym? Ja nie mogę. Bo ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Ej, ale widziałem, że się ruszył wagonik. Więc chyba jesteś gdzieś tu. Albo u siebie na tym. Oła. On ciągle spuszcza wagon. Dobra. A wiesz co jest najśmieszniejsze? Siedziałem w wagoniku i nagle przez przypadek kliknąłem w UZ i nim pojechałem. O nie. I przejechałem przed tobą dosłownie. Tak? Ty leciałeś, a ja cię widziałem i byłem... A jestem ciekaw, czy to było widać na filmiku, jak nie wiem, jak było widać, to napiszcie koniecznie na filmie, czy to widać. Jeśli było widać, to postaram tak się to teraz wkleić, pokazać, w którym momencie to było. Ej, ale nie, serio, nie widziałem. Dobra, ląduję tutaj na dole. Zjechałem sobie wagonikiem ze stresu, jak byłeś obok. Dobra. No to tyle, słuchajcie. Zagraliśmy po jednej rundce. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę. Tu, a nie, atakujemy teraz te zmory nocne. No i do zobaczenia na następnym odcinku. Zapraszam was na kanały do chłopaków i na linki w opisie, które są wszystkie, czyli na Instagrama i na Discorda naszego Tościki Szczypsona. Zapraszam bardzo serdecznie, ponieważ tam tam jest też fajnie, tam rozmawiam z widzami po lewach i w ogóle. Trzymajcie się, do następnego razu. Na razie, pa pa. Hello.